Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.wulpaczka.pl, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z takim krótkim filmikiem. Widzicie na pierwszym planie czapkę, ale nie o czapce będzie filmik, a o kominie. Pokazałam w takim krótkim filmiku, że zrobiłam do czapki tako komin. Została mi włóczka, więc postanowiłam dorobić do kompletu komin. I myślę, że to taki był fajny pomysł. Komin, czapka, idealny duet. I dostaję od Was pytania, na ile oczek i na ile rzędów zrobiłam ten komin. Komin, moi drodzy, zrobiłam tak samo, jak zrobiłam czapkę. Tylko czapkę robiłam na drutach numer 6, 6 mm, a komin zrobiłam na grubszych drutach, na drutach 8 mm, również na 60 oczek. I w kominie zrobiłam, już sobie tutaj zerknę do moich notatek, druty numer 8 na 60 oczek, 60 rzędów. W ostatnim rzędzie, właściwie okrążenie, bo robiłam to w okrążeniach, zrobiłam jedno okrążenie oczkami prawymi i następnie zamknęłam oczka zwyczajnie, tradycyjną taką metodą, jak zawsze przeważnie zamyka się oczka. Zresztą to nie ma znaczenia, zamknijcie sobie oczka w kominie tą metodą, jaką lubicie, jaką stosujecie i jaką umiecie. Nie będę tutaj Wam pokazywała, jak ten komin zrobić, dlatego że tutaj w prawym górnym rogu wyświetli Wam się link do filmiku z czapką. I ja ten komin zrobiłam identycznie, jak zrobiłam czapkę. Czyli nabrałam 60 oczek, liczba oczek musi być podzielna przez 4. Dobrałam sobie jeszcze jedno oczko do tego, żeby zamknąć okrążenie. I zaczęłam przerabiać 3 oczka prawe, 1 oczko lewe i ten raport powtarzałam do końca okrążenia, a w następnym okrążeniu robiłam 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, lewe i lewe. I te 2 okrążenia powtarzałam na wysokość 60 okrążeń komina. I tak jak mówiłam, na końcu przerobiłam jedno okrążenie oczkami prawymi i zamknęłam oczka, więc myślę, że tutaj nie będę tego powielać, nie będę tutaj pokazywać, jak to robić, bo zerknijcie sobie na filmik z czapką i to komin jest identycznie zrobiony jak czapka na identyczną ilość oczek, tylko różnią się druty. Tam były 6 mm, a tutaj są w rozmiarze 8 mm. Włóczka ta sama, Gazal Viking. To jest włóczka, która w 100 gramach ma 100 metrów. Ma ona kolor tego kompletu. Ma numer 4001 i tutaj jest chyba, moi drodzy, już Wam mówię, tak, 70% akrylu i 30% wełny. Z 2 motków został mi taki jeden jeszcze malutki moteczek. Można sobie na przykład dorobić pompon do czapki, jeśli ktoś lubi. Zmierzę Wam tylko jeszcze tutaj, jaki rozmiar, jaki szeroki i wysoki ten komin u mnie wyszedł, ale nie sugerujcie się tym tak bardzo, no bo wiadomo, że każdy robi inaczej, tak? Jedni robią ściśle, jedni robią luźniej, więc te wymiary mogą się nieco różnić, ale żebyście mieli taki pogląd. Tak tutaj całkowicie na płasko u mnie komin wyszedł na 20, powiedzmy 8 na 27 cm, a na wysokość 33 cm. Praktycznie przymierzmy do czapki. Praktycznie na taką samą wysokość jak czapka. No czapka może troszeczkę była tutaj wyższa z zamkniętymi tymi oczkami. Także moi drodzy, taki króciutki dzisiaj tylko filmik, bo dostaję od Was całą masę zapytań. Trudno jest mi odpowiadać na wszystkie, ale bardzo się cieszę, że zadajecie te pytania i że właśnie ten komplet i ta czapka tako Wam się spodobała i zechcecie właśnie według moich instrukcji to wszystko zrobić. Zimno się robi na dworze, ja lubię nosić czapki i na moim kanale jest sporo czapek. Ostatnio chyba liczyliśmy i jest ich 22, także jeżeli macie ochotę, to zerknijcie sobie do playlisty z czapkami i tam jest dosyć spory wybór czapek. Na całą zimę możecie sobie zrobić od koloru do wyboru.
I cóż, nie będę przedłużać tego filmiku, bo to najważniejsze, te takie informacje odnośnie tego kominu, co chciałam wam powiedzieć, to już powiedziałam. Mam nadzieję, że już tutaj będzie wszystko zrozumiałe, że będziecie wiedzieli, jak sobie go zrobić. Jeżeli będziecie chcieli, bo to jest taki rozmiar, na dorosłą osobę on jest taki przylegający trochę do szyi. Bardziej myślałam pod kątem nastolatki, a nawet jak będzie później taki może za luźny, to można to podszyć sobie polarkiem. Ale to wszystko jest zależne od tego, no, jaka jest zima i jak jest zimno na dworze. Jeżeli będziecie robić te komplety, tę czapkę taką i będziecie chwalić się na swoich profilach społecznościowych, to będzie mi bardzo miło, jeśli wspomnicie, że czapkę zrobiliście z tego kanału według moich instrukcji, więc na ten kanał będą mogli trafić jeszcze ci, którzy o nim nie mają pojęcia. Będziemy mogli mieli szansę jeszcze bardziej może się rozwijać i motywację do tego, żeby regularnie wrzucać filmiki właśnie na ten kanał. Dziękuję wam za odwiedziny, dziękuję wam za te wszystkie pytania, które zmotywowały mnie do nakręcenia tego krótkiego filmiku, bo gdybym nie dostawała od was tych pytań, to nigdy w życiu bym nie nakręciła tego filmu, żeby opowiedzieć tutaj krótką taką instrukcję na temat powstania tego komina. Dziękuję wam jeszcze raz, dziękuję za odwiedziny, za komentarze, za lajkowanie i za udostępnianie oczywiście. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa, pa!